przy takim stopniu niechęci wzajemnej między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością uda się Państwu stworzyć właściwie taki portret merytorycznej opozycji? Czy myśli Pani, że ta współpraca z drugiej strony będzie możliwa? To oczywiście nie będzie proste, ale my też nie chcemy przed polskim społeczeństwem, a jednak w każdej demokracji opozycja powinna być tym głosem społeczeństwa i też powinna pełnić funkcje kontrolne. My się tego nie obawiamy. My chcemy reformować Polskę przy otwartych kurtenach, z pełną otwartością, jak mówię, i z pełnym dostępem do informacji. I wracając jakby do tego poprzedniego pytania o stan polskiej gospodarki, o możliwość reformowania państwa polskiego. Przez 8 lat słyszeliśmy na wszelkie postulaty odpowiedź, to się nie da. Polacy chcą zmian z tego powodu tak naprawdę w dużej mierze mamy taki właśnie wynik wyborczy i odsunięcie, już definitywne odsunięcie Platformy Obywatelskiej od władzy właśnie dlatego, że Polacy chcą zmian i my te zmiany będziemy przeprowadzać. Ale 130 część z tych zmian kilka głosów opozycyjnych, opozycji niewspółpracującej, to może być też państwa problem. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie właśnie poprzez otwartą politykę, otwarte przeprowadzanie zmian. Jeśli chodzi o możliwości i zasoby finansowe państwa, to wiele tych zmian, nawet to 500 zł na dziecko, to będą zmiany, które w efekcie też w jakimś sensie ożywią gospodarkę i w pewnym stopniu wrócą z powrotem do budżetu, bo przecież takie środki nie będą środkami, które będą składane na depozytach. To nie będą środki lokowane w złocie czy biżuterii. To będą środki natychmiast wydawane, czyli w różnych postaciach będą wracały i będą ożywiały gospodarkę. Może być ciężko na początku, ale ja jestem przekonana, że damy radę. Tak. No to jak dadzą Państwo radę, to zapytam jeszcze, czy wierzy Pani, czy no, wiara tutaj też jest trochę ważna, ale czy zaufałaby Pani partii Nowoczesna, Pana Petru, który mówi, że on myśli o tym, żeby być taką właśnie merytoryczną opozycją, nie będzie tak a priori antypisowski i że już w tej chwili mówi o takim złagodniejszym językiem, o Państwa propozycjach zmiany systemu podatkowego. No ja się bardzo cieszę, że po kampanii wyborczej jakby złagodził swój stosunek do proponowanych przez nas zmian. Zawsze staram się też zakładać dobrą wolę z drugiej strony i mam nadzieję, że będziemy mogli rzeczywiście merytorycznie dyskutować. Jak będzie faktycznie, no to najbliższe tygodnie pokażą. Ale czy będzie jakieś punkty wspólne państwa programu z programem? Tu raczej niewiele. Ja też obawiam się, bo też nie wiemy, jakimi zasobami kadrowymi dysponuje pan Petru. Miałam możliwość spotkania się z tym środowiskiem podczas jednej z debat w czasie kampanii i to nie było dobre spotkanie, ponieważ wiele agresji, wiele nieprzyjemnych słów podczas debaty, która powinna sprowadzać się właśnie do dyskusji merytorycznej. Tu było ciężko dyskutować merytorycznie z tą właśnie grupą ludzi, ponieważ no oni jakby w tej debacie nie przewidywali merytorycznej dyskusji. To były obrażanie, to były hasła, to było niegrzeczne, niekulturalne, bardzo niekulturalne zachowanie, ale jak mówię, rozumiem, kampania wyborcza, walka. Mam nadzieję, że w tej chwili rzeczywiście opada i się tak, że ja, jeśli już szef partii dokonuje pewnych przemyśleń, to mam nadzieję, że będzie miał wpływ na pozostałych swoich parlamentarzystów. Zobaczymy, to przyszłość pokaże.